Pięć maszyn, które będą służyć do szkolenia młodzieży, jak zarówno osób dorosłych. Są to dwie obrabiarki skrawające, tokarka wraz z podajnikiem automatycznym, pręta, frezarka, czyli takie centrum obróbcze, wszystko sterowane numerycznie, prasa krawędziowa, która służy do wyginania blach, wycinarka plazmowa oraz robot spawalniczy, który można zaprogramować i samodzielnie wykonuje spawanie. To są nie tylko że nowsze modele, ale to są modele, które aktualnie są w zakładach pracy tutaj w naszym regionie i są nam po to potrzebne, żeby młodzież, a także osoby dorosłe kształcić na takich maszynach, przy których później będą pracować, żeby nie było tej różnicy między obrabiarką, która jest w naszej szkole, a tą, która jest na wydziale fabrycznym. I przede wszystkim są to maszyny, które mają bogate wyposażenie, a więc każda osoba, która będzie na nich szkolona, spotka się ze wszystkimi wariantami obsługi, jakie potem może spotkać w fabryce. Wszystko jest w tej chwili sterowane komputerowo, jak najwięcej tych maszyn, więc nie da się uniknąć właśnie nauki sterowania maszyn, obsługi tych maszyn sterowanych numerycznie. To jest przyszłość po prostu przemysłu i to jest coś, co się pojawia coraz częściej w przemyśle. Ta maszyna, którą Państwo tutaj widzicie, jest to jedna z wielu maszyn, którą produkuje firma Haas. Jest to centrum frezarskie czteroosiowe. Czteroosiowe, czyli przesuw osi jest liniowy 3, czyli to jest wrzeciono, które schodzi w dół. Dwie osi liniowe są na stole i oś obrotowa tutaj w postaci tego stołu podziałowego, na którym możemy montować detal i dzięki temu możemy go obrabiać w czterech osiach numerycznych. To są maszyny bardzo nowoczesne, produkowane w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Około 14,5 tysiąca maszyn produkowanych jest rocznie w Stanach. My jako przedstawiciel krajowy w Polsce sprzedajemy te obrabiarki od 12 lat i sprzedaliśmy już blisko 2000 obrabiarek tego typu w Polsce. A zatem dla szkoły zaletą jest to, że jest to maszyna w pełni produkcyjna, czyli pełni te wszystkie funkcje, które później absolwent spotka czy znajdzie w przemyśle. Natomiast jest idealna do prowadzenia działań edukacyjnych. A zatem tutaj jest to bardzo nowoczesna maszyna, która ma możliwość programowania detali, a potem wykonywanie obróbki już w cyklu automatycznym. A zatem są to maszyny przyszłościowe, które jeszcze przez wiele, wiele lat będą na pewno rozwijane i wykorzystywane w przemyśle. Projekt był pomysłem pana dyrektora Wacława Żuchowskiego, który już od 7 lat zmagał się z tym problemem i szukał możliwości sfinansowania zakupu nowoczesnych maszyn w kontekście promowania nowoczesnych technologii, poszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego w swoim regionalnym centrum, a także na cały powiat sanocki. Jest to pomysł przygotowany przy pomocy pracodawców, także jest dostosowany też do ich potrzeb. Już dzisiaj podczas konferencji było kilka deklaracji i chęci przeszkolenia tutaj swoich pracowników ze strony pracodawców obecnych na prezentowaniu naszego projektu. Cieszymy się, że mogliśmy go zrealizować z funduszy unijnych, ponieważ były różnego typu problemy. Pierwotnie miał być to projekt realizowany przez Urząd Wojewódzki przy pomocy miasta Rzeszów. Później się te projekty rozdrobniły i każdy z powiatów musiał zmierzyć się z tym problemem, aby zrealizować projekt sam, dostosować go do swoich potrzeb. Dodatkowa kwestia była, czy dostaniemy tylko 50% dofinansowania, czy aż 85%. I tutaj też szukaliśmy rozwiązań. Przez jakiś czas udało się skorzystać z doświadczeń miasta Krosna i mamy projekt, który sfinansowaliśmy w 85% przy niewielkim wkładzie własnym, bo 15% przy projekcie blisko 2,5 milionowym to jest już niewielki wkład.